Rok 2016 zdecydowanie przyniósł nam wzrosty, zarówno ilości transakcji, jak i wartość tychże transakcji była znacznie wyższa niż w roku poprzednim. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe, praktycznie we wszystkich dużych miastach. Natomiast również grunty pod budownictwo biurowe, w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Kraków, a nawet Poznań, Łódź czy Katowice, znowu znajdują swoich odbiorców na rynku inwestycyjnym. Wydaje się, że kontynuacja takiego rynku będzie miała miejsce w roku 2017. Wszystko na to wskazuje, że grunty pod budownictwo mieszkaniowe będą bardzo mocno poszukiwane i są mocno poszukiwane zarówno przez standardowych inwestorów, którzy są na naszym rynku już, jak i tych nowych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Niemniej jednak są takie rynki, takie obszary, w których praktycznie transakcje zanikają, no i takim rynkiem jest rynek gruntów rolnych. Ze względu na nową ustawę możemy mówić śmiało tu o zamykaniu się powolnym tegoż rynku. Jeśli chodzi o ceny gruntów, to na pewno możemy oczekiwać wzrostu cen, jeśli chodzi o budownictwo, o tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Tutaj jest jakby stały, spokojny wzrost, jednakże już idący ze znaczną i zauważalną tendencją ku górze. Tereny pod budownictwo biurowe zapewne utrzymają się na obecnym poziomie z wyłączeniem tych najciekawszych lokalizacji, gdzie ceny nieznacznie wzrastają. Natomiast nie możemy tutaj mówić o jakichś wzrostach kilkudziesięcioprocentowych, jak to miało miejsce przed ostatnim kryzysem. Mówimy tu raczej o takim spokojnym, standardowym wzroście cenowym, ale powtarzam, z wyłączeniem niektórych lokalizacji, gdzie ceny bywają bardzo wysokie. Najbardziej poszukiwanymi miejscami pod budownictwo dzisiaj przez deweloperów są takie miasta jak oczywiście Warszawa, ale także Kraków, czy wszystkie duże miasta wymienione wcześniej. Natomiast jeżeli mówimy o budownictwie biurowym, to najbardziej poszukiwane są tereny w dobrych lokalizacjach, sprawdzonych, takich miastach jak Kraków, Wrocław czy Warszawa, ale ostatnio również bardzo modne stało się Trójmiasto, no i również Poznań i Łódź zaczyna wracać do łask inwestorów, deweloperów biurowych.